spotkamy się po przerwie. Kurtynę proszę, panie kolego. Zespół kabaretowo-teatralny Galimatias działa przy Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Imię i nazwisko instruktora to Anna Jarocińska. Program kabaretowo-teatralny Nie grozi nam młodość. Trochę przekręciłam. Serdecznie zapraszam. Płaczliwość, kłótliwość i rozpacz króluje i usnąć nie może.
zewnątrz i łzy. Nie możesz uwierzyć, tak w lustrze to ty? Nie patrzeć na zmarszki, odrosty i plam. Już pieszczot nie chcę, choć jeszcze kocham. Uf, jak gorąco, uf, jak gorąco, uf, jak gorąco. Potem znienacka jak wąt zaskoczył. Katuje nas ciało i wszystko się zmienia. I siku, i siku, i siku wciąż chędzisz i myślisz, że zdążysz, naturę zwyciężysz. Celulit zadyszka i wszystko ci szkodzi, a ostrość widzenia i pamięć zawodzi. A ty jak na złość wciąż młoda się czujesz, pazury przylepiasz, galery tuszujesz. Uf, jak gorąco, buch, jak gorąco, uf, jak gorąco. Uf, jak gorąco, gorąco, buch, buch. By fałdy zniknęły, potrzebny jest ruch. Piekło ćwiczenia, wymachy raz, dwa i nogi najwyżej, jak tylko się da. Walczysz nad wagą, zmarszczki prostujesz, stawy cię bolą, odrosty farbujesz. Odrosty, 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 tak, tak. I plamy na rękach, usiane jak mak. Uf, jak gorąco. Buch, jak gorąco. Uf, jak gorąco. A życie przyspiesza i gna coraz prędzej i trzeba mu odepchać dużo pieniędzy. Botoks, kolagen, masaże, płaka. Nie możesz, nie możesz doliczyć się strop. W salonach piękności iluzje kupujesz. Naciągasz, ujędrniasz, podnosisz, tuszujesz. Uf, jak gorąco. Uf, jak gorąco. Uf, jak gorąco. A na co? Po co to cały ten kram? Co sprawia, że pędzę, że gonię, że gnam? I ciągnę to życie jak lokomotywa. Mam nadzieję, że koniec, a zmian wciąż przybywa. A dokąd, a dokąd, a dokąd tak gnasz? Bo chcemy, musimy zatrzymać nasz czas. Czy kiedyś myślisz, a po co to, na co to, po co to tak? Już młodość przemija i trafia cię szlak. Czy kiedyś myślałaś, że będzie tak to? Jak to? No tak to, tak to, tak to, tak! No i teraz, co my to wszystko znamy? Wszystko, to nie jest żaden problem. Tak? Słuchajcie, ja mam gorszy problem. No bo ja mam zaniki pamięci. Co? No nie, to jest niemożliwe. No niestety, to ja mam wszystko. No właśnie badania? No, przymierzam się właśnie, mam termin, ale dopiero za rok. Także tak to się czeka. Pan mnie pyta, czy zawsze byłam sama? Mój ty Boże, ile to już lat? Nie, proszę pana, nie jestem pijana. Ja nie mam głowy, nie mam głowy do daty. W październiku byłam jeszcze zielona. A już w marcu matka i żona. No, w grudniu bez słowa wziął walizkę. Śmieszny gest. No i od sierpnia albo września to już tak jest jak jest. Pan mnie pyta, czy zawsze brałam udział? Czy wiem, co to szagła? Nie, nie trzeba od razu guzi grudzia. Ja nie mam głowy do dat. W październiku byłam jeszcze zielona. A już w grudniu chyba, a może później, nie w grudniu. Tak w marcu, już matka i żona. No a w grudniu wziął walizkę bez słowa, śmieszny gest. No i niestety od sierpnia albo września. To już jest tak, jak jest. Czy wystarczy karty w kalendarzu? Czy zakwitnie czereśniowca? Nic to, z marzeniami mam do twarzy. Ja po prostu nie mam pamięci. To tak, to jest trochę. Czuję jeszcze. I pamiętasz wszędzie. Czy jak inne
Harmonijne głosy i odbija się.
może od stolicy, od naszych osiedla. A potem Joszka tego załogami. Żaden z nich nie wrócił już do swojej żony. No, bo jest jeszcze takie głupie, żeby przygarniać z powrotem i wracać do roli kur domowej. Takie poczułyście już słodki samolność. Maja miły, już nie jesteś mi potrzebny. Za to, że odszedłeś, jestem wdzięczna ci. Wreszcie czas dla siebie mam i go wypełniam. Zajęcia, co sprawiają frajdy mi. Nie mam czasu już rzeczowi usługiwać. Brać to żona, sprzątać, trwać szkoda moich dni. Nie ma złe. Grupa, która się odchudza pod hasłem już jestem gotowa, nie być kwadratowa. Spróbuj, bo mężczyźni, proszę panią, samoluby. Dla męża patrzy dobry, jak jest kruty. A kobieta kocha diety i uwielbia mi syrenę i bybrusz. Po cholerę mi ten tłuszcz. Z natury mam sylwetkę Venus Milo. Plus minus. Znaczy plus 15 kilo. I nie wyjdę między ludzi, póki mi się nie odchudzi. Tu i tam. To co więcej, od niej mam. Przez pierwszy miesiąc czuję taki głód, a potem już nie, za to lustrze co mi na wycu, no to się wie, gdy zaczną topnieć biodra i ramiona, już czuję się jak nowonarodzona. Proteiny, białka, skrobie, kiedy tego mam na sobie coraz mniej, no to jasne, że mi lżej. A wszystko to kwestia tylko silnej woli. Bez cukru tylko trzeba i bez soli. Bo gdy herbata nie słodzona, a sałata nie solona, to jest grunt. Zaraz pani straci trud. Tylko niech pani w domu nic za nic nie pieprzy, bo pieprz najgorszy. Ocet jest najlepszy. Na śniadanie przepis prosty. Pomidorek, dwa, trzy tosty. No i cóż? I to proszę pani już. Lunch. Wtedy jeść się bardzo chce. Otóż nie. Jedna tabletka witaminy D jak otwę. Oliwka, śliwka, gruszka, pół jabłuszka, cytrynka, becerynka i pietruszka. Pomidorek, nałomiony jakiś tościk i marynowany ryc. I już proszę pani nic. Kolacja? Byle tylko bez kalorii, bo jedna kaloria to siłę z całej historii. Galaretkę sobie zrobię, jeszcze trzęsie się jak w chorobie. No i cóż? I to proszę pani, już. Odchudzać się to wielki trud. Lecz jeśli kiśki skręca kur, to ja na to dla pani też dobrą radę mam. Niech pani w nocy na wszelki wypadek weźmie do łóżka pudło czekolady albo kanapkę z serem i rolmopsem, albo pani to wleda z klopsem, albo nie. I niech pani to wszystko w nocy je. No i łatwo jest mówić o diecie takiej szczupłej kobiecie. A co z nami? Z tymi dotychczas skłonnościami? 2 miesiące się głodziłam, wieciłam i zrzuciłam wagę z trzeciego piętra, bo nawet nie drgnęłam.
łatwiej rozpinać. Ładnie coś powoli, to wszystko zabiorę cię na wycieczkę. Potrzymaj stajteczkę, pojedziemy na wycieczkę. Słońce świeci, piękne wąska, jest kupasiec i zakąska, a okieje pociąg leci. Wietrzyka śledź, wietrzyk powi glina chmera, schodzi w chmur z nagera, będziesz rzucić co do szkoły. Zanim se rzuta obów, albo lepiej zdejm, co do śpiewa, jakieś plaszcze, zagraniczne albo nasze, więcej nic nie mogę rzec. Obok ptaków nie jest pysk, żuka żuka, nie być dziecko, co się trzęsiesz tak nad dziecko, żuku nie, nie przypuszczam, popatrz, ekspres leci z tłuszcza. Znowu na opóźnił się, jest to żuka, powiem cię, że będę po kielu. Teraz teczkę, a jest zimne się troszeczkę. Może wójty, kwiecie i śni. Przyszłość mi się lepsza przyśni. Przyszłość taka więcej słodka. Taki sen uroczy o tym, jak to kiedyś, co dzień grać się będzie w dobrotkę. A w niedzielę, raz na tydzień, iść się będzie do wody. Żyć! Marzycie, ja wiem, że musisz jeszcze pracować, ale większość z nas ma już to za sobą. Nie chcę, mamy dłuż? I luz. Życia kochani, więcej mi za nami, przed nami niestety już nie. Dlatego do diabła z wszystkimi troskami, więc bać się tu sami śmiej. Życie zbyt krótkie, żeby się smucić, z radością o każdy dzień. Więc carpe diem i odczerpasz to życia w grę. Trzymaj!
Oczywiście. A bardzo dziękuję. W razie pomyślimy sobie na honorowym. Oczywiście. Na pamiątkę naszego spotkania. Tak, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A ja się podepiam.